Czy bycie szybkim w symulatorze oznacza bycie szybkim w prawdziwym samochodzie? Wiele osób z całą stanowczością odpowiedziałoby, że nie. Tak się akurat składa, że odpowiedź nie jest tak do końca oczywista. Pierwszą rzeczą, o której należy wspomnieć, jest tak zwane czucie samochodu. W prawdziwym aucie używamy o wiele więcej zmysłów niż w symulatorze. Dzięki korzystaniu ze wzroku, słuchu, dotyku oraz węchu, doświadczenie staje się o wiele bardziej naturalne. Może zabrzmi to dziwnie, ale czujemy samochód. Tyłkiem? Zwłaszcza gdy jesteśmy ciasno przypięci sześciopunktowymi pasami do fotela kubełkowego. Stajemy się wtedy niemalże jednością z całym samochodem, dzięki czemu doskonale wyczuwamy podsterowność czy nadsterowność, podczas gdy w symulatorze musimy polegać na systemie force feedback w kierownicy oraz naszemu wzrokowi, co daje nam zdecydowanie słabsze odczucia, pomimo tego, że symulatory takie jak Air Factor 2 czy Assetto Corsa mogą pochwalić się świetnie odwzorowaną fizyką. Podobnie sytuacja wygląda z przeciążeniami. Siedząc w samochodzie, czujemy je całym ciałem, zarówno wzdłużne, jak i boczne, co pozwala nam na reagowanie na zachowanie samochodu. Tutaj należy wspomnieć, że istnieją rigi imitujące ruch samochodu, ale ich możliwości są dalekie od replikowania tego, co dzieje się z prawdziwym samochodem. Obraz, który widzimy jadąc samochodem, jest trójwymiarowy, natomiast ten na ekranie komputera dwuwymiarowy. Oznacza to, że o ile nie używamy systemu VR, nie odczuwamy tej samej percepcji głębi. Kiedy dojeżdżamy do zakrętu, w rzeczywistości percepcja głębi pozwala nam na precyzyjne określenie odległości do zakrętu. Robimy to poświadomie, a nasza kontrola nad samochodem jest o wiele bardziej naturalna, podczas gdy w symulatorze musimy o wiele więcej o tym myśleć. Jazda na dwuwymiarowym ekranie wydaje się z początku nienaturalna i wymaga wielu godzin, by się do niej przyzwyczaić. A kiedy po długiej sesji w symulatorze wracamy na tor, znów potrzebujemy trochę czasu, aby przywyknąć. Kolejną dużą różnicą jest czas poświęcony na praktykę. Na tym polu simracing ma ogromną przewagę. Jeśli mamy symulator w domu, możemy ćwiczyć kiedy chcemy i ile chcemy. W prawdziwym świecie już niestety tak to nie wygląda. Pomijając kwestie surowych regulacji związanych z czasem testów oraz treningów w poszczególnych seriach wyścigowych, przygotowanie oraz jazda na torze, nawet we własnym samochodzie, to na dłuższą metę sprawa kosztowna i czasochłonna. Złapanie dobrego tempa wymaga innych umiejętności w simracingu i innych w wyścigach samochodowych. Profesjonalni simracerzy potrafią poświęcić nawet około 300 godzin na treningi przed zawodami, podczas gdy kierowcy wyścigowi na to samo mają około 3 godziny. Jazda w symulatorze jest pod względem fizycznym o wiele łatwiejsza od jazdy samochodem wyścigowym. Kierowcy Formuły 1 w niektórych zakrętach poddawani są przeciążeniom w granicach 5G, a siła nacisku na pedał hamulca może wynieść 80 kg. Taki wysiłek na dystansie wyścigu lub jednej zmiany w wyścigu długodystansowym wymaga doskonałego przygotowania fizycznego. W świecie simracingu próg wejścia jest o wiele niższy. Nie jest wymagana tak duża ilość nakładów finansowych jak w prawdziwych wyścigach, a to oznacza, że naprawdę utalentowani zawodnicy mają większe szanse, by się przebić, co z kolei przekłada się na bardzo wyrównaną stawkę w niemal każdych zawodach. Różnice w wyścigach samochodowych są z reguły większe, nawet w seriach, w których ścigają się identyczne pojazdy. Oczywiście, poziom rywalizacji w takich seriach jak Formuła 1 czy Formuła E jest niezwykle wysoki, ale to przecież jedni z najlepszych kierowców na świecie. Strach z jednej strony sprawia, że simracing jest łatwiejszy, ale z drugiej strony sprawia, że to prawdziwa jazda jest łatwiejsza. Już spieszę z wyjaśnieniem. Jeśli rozbijemy się w symulatorze, nie ma ryzyka, że stanie nam się krzywda. Nie ma także związanych z wypadkiem kosztów naprawy samochodu. Z prawdziwego wypadku samochodowego możemy nie wyjść cało, a nawet jeśli wyjdziemy, to będzie bolał nas portfel.
Patrząc z tej perspektywy, przewagę ma właśnie sim racing. Daje nam możliwość naciskania i szukania dodatkowych części sekundy bez ponoszenia ryzyka, dzięki czemu możemy urwać cenny czas, którego nie udałoby się znaleźć w prawdziwym wyścigu. Z innej perspektywy, gdy pojawia się odpowiedzialność za nasze zdrowie, życie, a także pokrycie kosztów naprawy bądź odbudowy samochodu, zmusza nas to do większej uwagi, co podświadomie przekłada się na nasze umiejętności. Sim racing i wyścigi samochodowe to dwa różne światy. Niemniej jednak te dwa światy się wzajemnie przenikają. Zarówno zawodowi kierowcy wyścigowi próbują swoich sił w zawodach e-sportowych, jak i ci, którzy wychowali się w symulatorach, odnoszą sukcesy na prawdziwych torach. Globalna pandemia pokazała nam także, że sim racing jest w stanie w pewnym stopniu zastąpić prawdziwe wyścigi, choćby po to, by dać kierowcom i ich fanom możliwość chwilowego oderwania się od ponurej rzeczywistości. Pokazała również, że rzeczywistość wirtualna bardzo odbiega od tej realnej. Gdy George Russell zdobył Mistrzostwo Świata Kierowców Formuły 1 w Williamsie.